Urzędzie Miasta zakończyły się już badania sprawozdań finansowych miejskich spółek z działalności za 2016 rok przez biegłych rewidentów. Jest też harmonogram zebrań walnych zgromadzeń wspólników, podczas których właściciele spółki podejmują decyzje co do zatwierdzenia tych sprawozdań i udzielenia ich władzom, tak zwanego skwitowania, czyli uznania prowadzonej przez nich działalności i osiągniętych wyników za prawidłowe. Na pierwszy ogień poszedł MPWiK, którego walne zgromadzenie wspólników odbyło się we wtorek, 20 czerwca. Funkcję walnego zgromadzenia pełnił tu jedyny właściciel spółki, prezydent Edward Lasok. Mimo iż krytyczna sytuacja spółki jest powszechnie znana, to tuż przed rozpoczęciem posiedzenia prezydent nie miał jeszcze sprecyzowanej decyzji co do zatwierdzenia obowiązującego pakietu uchwał. Te przygotowała poprzednia rada nadzorcza spółki, której opinia co do zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia władzom spółki absolutorium jest pozytywna. Z tego, co jest przygotowane na walne zgromadzenie i przekazane przez Radę Nadzorczą, to z dokumentu uchwały Rady Nadzorczej wynika, że Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium. Z oceny ogólnej wyjdzie jak będzie. Czy to jednak pan zmieni decyzję, znaczy nie tyle decyzję, ile wniosek Rady? Czy jest taka dzisiaj opcja? To znaczy, ja tak jak powiedziałem na samym początku, chcę wysłuchać wszystkich za i przeciw. To, że odwołałem, to jakiś był powód, tak? Nie odwołuje się ludzi tak bez niczego. W związku z tym chcę jeszcze wysłuchać dodatkowo opinii, którą będzie przedstawiała Rada, biegli, prezes, który pełni obowiązki, właściwie no, zastępuje prezesa jako do momentu powołania nowego. W związku z tym te będą decydować o tej całości. Podobne zdanie reprezentuje urzędująca do czasu wyboru nowego prezesa zarządu spółki Klaudia Chruszcz. Czego dzisiaj pani się spodziewa dobrego po walnym? No mam nadzieję, że no będzie tak naprawdę też wybrana, no zostanie dzisiaj wybrana nowa Rada Nadzorcza. Myślę, że to będą na pewno ludzie wybrani, merytorycznie przygotowani i na pewno będą pomocni dla przyszłego zarządu, zwłaszcza w takiej trudnej sytuacji na MPWiK-u. Liczy pani na absolutorium dla spółki i dla zarządu? Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, że będzie to absolutorium. Tymczasem powszechnie wiadomo, że ubiegły rok dla wodociągów był wyjątkowo zły. Spółka zaliczyła stratę w wysokości aż 7 milionów złotych. Jej działalnością od ubiegłego roku interesuje się prokuratura. Rosnące z roku na rok ceny za wodę i ścieki nie poprawiają sytuacji, a powstałe od lat wysokie długi zamiast maleć rosną i wymagają pilnej restrukturyzacji. Nikt tej firmie nie pożyczy złotówki. Nawet ta firma nie może uzyskać gwarancji bankowej. Natomiast majątek spółki jest w rękach jej wierzycieli, a prezydent jest właścicielem raczej wirtualnym. W konsekwencji tego w marcu tego roku pozbawiony fotela prezesa został Piotr Gałuszka i to jego działań i ustępującej Rady Nadzorczej dotyczy wtorkowe absolutorium za 2016 rok. Udzielone absolutorium zwalnia de facto z zarządu, czyli prezesa, bo zarząd mamy jednoosobowy, z odpowiedzialności wszelkiej związanej ze spółką poza karną. No takich myślę chyba pan nie przewiduje, ale niemniej jednak inne odpowiedzialności mogą wchodzić w rachubę. Czy chce pan pozbawić się takiej możliwości? Zmiana wniosku jest zawsze możliwa. To nie jest tak, że jest coś przedstawione, dlatego chcę naprawdę wysłuchać, a jak wysłucham, podejmę decyzję tu na bieżąco, ale jest możliwość zmiany. Ostatecznie prezentowane na walnym zebraniu opinie przekonały prezydenta Lasoka co do prawidłowego działania władz spółki i ten ostatecznie zatwierdził sprawozdanie finansowe spółki i wyniki działalności za 2016 rok oraz udzielił skwitowania jej władzom. Tym sposobem odwołany prezes Piotr Gałuszka i ustępujący Rada Nadzorcza spółki została zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za skutki swojego działania. Tę odpowiedzialność przyjął na siebie prezydent Lasok.